miło gościć panią europoseł Jadwigę Wiśniewską. Witam panią europoseł Izabelę Tomczyk. Witamy pana europosła Grzegorza Tobiszowskiego. Witamy także posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Waldemara Antena. Witamy panią Lidię, poseł Lidię Burzyńską. Witamy pana posła Przemysława Drabka. Witamy pana posła Andrzeja Gawrona. Witamy pana posła Grzegorza Gawka. Witamy pana posła Szymona Giżyńskiego. Witamy pana posła Andrzeja Kalady. Witamy pana posła Jana Kawuloka. Witamy pana posła... Życzymy powodzenia. Witamy pana posła Ryszarda Majera. Witamy panią poseł Ewę Malik. Witamy pana posła Grzegorza Matusiaka. Witamy pana posła Bolesława Piecha. Witamy pana posła Jerzego Polaczka. Witamy pana posła Grzegorza Pudę. Witamy pana posła Wojciecha Szarana. Witamy pana posła Stanisława Szweda. Witamy pana posła Roberta Warnasa. Witamy pana posła Marka Wesołego. Witamy pana posła Jarosława Wieczorka. I witamy pana posła Michała Wójcika. Witamy oczywiście naszych kandydatów do Sejmiku Województwa Śląskiego, ale także na prezydentów. Witamy wszystkich kandydatów. No i chciałem przedstawić prowadzącą panią Julię Płóciennik. I mam przyjemność poprowadzić z Karolem Szarana. Z Karolem Szarana to pan poseł, ale to nie przeszkodzi. Miło mi. Niemniej jednak dzisiejsza konwencja nie odbyłaby się, gdyby nie on, gdyby nie 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, dzięki którym powstały takie programy jak 500+, a dzisiaj wiemy, że to dzięki nam powstał program 800+. Powstały programy 13 i 14 emerytury. Powstał program dla nas młodych bardzo ważny, 0% PIT dla osób do 26 roku życia. Tych programów powstało tyle, że nie sposób byłoby ich wymienić podczas trwania całej tej konwencji. Niemniej jednak nie byłoby tego, gdyby nie on, gdyby nie architekt dobrej zmiany, który od 8 lat nam przewodził, ale przewodzi nam już od 30 w zasadzie lat. Pan prezes Jarosław Kaczyński, który skierował do nas swoje słowa. Wielkie brawa. Szanowni państwo, koleżanki i koledzy z województwa śląskiego. Przed nami wybory. Ta konwencja jest częścią kampanii przed tymi wyborami i życzę wam, byście na tej konwencji odnieśli sukces, ale żeby był to także wstęp do tego najważniejszego sukcesu. Sukcesu w wyborach samorządowych. Bądźmy razem, budujmy wspólnie.